wczoraj Laurent Mekie mówił, że jeżeli wygrają ten wyścig, to wszyscy powiedzą, że mają najlepszych strategów, niezależnie od tego, co było powodem wypadku Leclerca. Ani dziś, ani jeszcze długo po tym, co się dzisiaj wydarzyło, nikomu coś takiego nie przejdzie przez gardło. Pora podsumować Grand Prix Francji, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 24 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Francja miała przynieść emocje i dramaty i przyniosła. Zanim jednak przejdę do podsumowania, biorąc pod uwagę, że to jest ostatnie wydanie magazynu Echa Padoku przed moimi wakacjami, przed wyjazdem, mam dla Was małą propozycję. Wakacje to czas wyjazdów, a te są nierozerwalnie związane z pakowaniem. I tak, żeby już na starcie urlopu uniknąć kłótni z żoną, bo te i tak na pewno przyjdą, o to, co zabrać, co zostawić, co się zmieści, a co nie, mam dla Was jedną radę. Wystarczy zapamiętać jedną nazwę: Sabasan. Za tą nazwą kryje się rodzinna firma, która zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem wszelkiego rodzaju bagażników, boksów dachowych, kufrów, uchwytów rowerowych i innych akcesoriów, które pozwolą bezpiecznie przewieźć chociażby zimowy sprzęt. Ogromny wybór, wyłącznie markowy sprzęt, ale co najważniejsze, ludzie, którzy znają się na swojej pracy i potrafią doradzić. A skąd to wszystko wiem? Tak się składa, że będą to moje czwarte wakacje z ich sprzętem, a bycie stałym klientem ma swoje dobre strony. W tym roku dostałem specjalny zestaw toreb idealnie dopasowany do wielkości tego boksu oraz uchwyt, który pozwala mi bezpiecznie dostać się do bagażu. Oni naprawdę dbają o to, żeby wakacje były spokojne, żeby przynajmniej o ten bagaż nie trzeba było się martwić. Link do strony firmy znajdziecie w opisie. Polecam zapoznać się z tym, co mają, a być może znajdziecie coś dla siebie. Chętnie bym już czasnął klapą i pojechał, ale zostaje dokończyć ostatnie przedwakacyjne wydanie magazynu Echa Padoku. W związku z wyjazdem najbardziej chyba żałuję tego, że nie będę w stanie jutro przygotować dla Was przeglądu włoskiej prasy, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, co może zostać napisane. Na pewno nic dobrego, bo dzisiaj w wielu włoskich domach na pewno słychać było głośne orany koguta, a zaczęło się przecież tak dobrze. Leclerc wbrew wyliczeniom był w stanie utrzymać się przed Maxem Verstappenem. Kierowca Red Bulla miał mieć w cieniu aerodynamicznym z aktywnym systemem DRS przewagę aż 25 km. Ta delta byłaby wystarczająca, czy wydawała się wystarczająca do tego, żeby wykonać skuteczny manewr, ale Leclerc kółko po kółku nadal był w stanie być z przodu. Wtedy Red Bull zdecydował się coś zmienić, bo taka jazda w cieniu aerodynamicznym też mocno wpływa na zużycie opon, na temperaturę opon. Zdecydowali się na wykonanie podcięcia i to był początek problemów Ferrari. Brak reakcji i ściągnięcia Leclerca tuż po tym, jak zjechał Max Verstappen, to był pierwszy błąd, bo po wyliczeniach, które pojawiły się nawet na ekranach telewizorów, widać było, że ta przewaga Leclerca stopniała do 27 sekund, kiedy przyjazd przez aleję serwisową to jest około 28 sekund. Max Verstappen wirtualnie stał się liderem tego wyścigu, a na pewno byłoby blisko. Następne, co widzieliśmy, to Charles Leclerc w bandzie, próbujący desperacko wyciągnąć ten samochód ze żwiru, ale ten samochód ani nie chciał drgnąć. Słowo dziwne pojawia się tu bardzo często, jeżeli chodzi o okoliczności tego wypadku, jeżeli chodzi o moment, w którym Charles Leclerc stracił panowanie nad samochodem. Leclerc całą winę wziął na siebie i przyklepał to również w wywiadzie po wyścigu Mattia Binotto, kładąc spać wszelkie sugestie, że doszło do kolejnej usterki przepustnicy. Te komunikaty miały dotyczyć już tego, co wydarzyło się po kontakcie z bandą. Leclerc był bardzo, ale to bardzo krytyczny dla siebie, tak w stylu znanym już nam. Leclerc bardzo szczerze mówi o swoich błędach i tym razem powiedział: błąd, po prostu błąd. Nie ma sensu jeździć na tak wysokim poziomie, najlepszym w moim życiu, jeżdżę na najlepszym poziomie w życiu, a potem robić takie błędy. Wyliczył te wszystkie błędy, na których stracił punkty, podliczył te punkty, powiedział: jeżeli braknie mi tyle punktów na koniec do tytułu, to będę wiedział, że ta strata pochodzi konkretnie z tych sytuacji. Powiedział też, że przejrzał dane i nie zauważył w nich nic niezwykłego, co sugerowałoby na błąd techniczny, na jakąś usterkę po stronie samochodu. Jednak zarówno Anthony Davidson, jak i Nico Rosberg, oceniając całą sytuację, mieli wątpliwości. To samo tempo, co w poprzednim kółku, ta sama linia jazdy, to sprawdził Anthony Davidson. Z kolei Nico Rosberg stwierdził, że Leclerc zbyt szybko wziął na siebie całą winę, bo mogło dojść do zmiany kierunku wiatru. On mówi, że jeżeli tam wieje wiatr z tyłu, 20% docisku po prostu ucieka. Mogło dojść do jakiegoś glitcha po stronie samej jednostki napędowej. Krótka przerwa w dostawie mocy, a potem powrót. No i kierowca traci panowanie nad samochodem, a może taki komunikat miał iść w świat, bo
ktoś może być większy niż Ferrari. Jednak obronić tą wielkość Ferrari będzie ciężko również z punktu widzenia wyścigu Carlosa Sainza. Tutaj znowu decyzja o zjeździe tym w końcówce mogła być słuszna. Tych opon mogłoby nie wystarczyć do końca wyścigu, ale jeżeli dodamy do tego długi pit stop, ten niebezpieczny wyjazd z pola serwisowego, za który Carlos Sainz otrzymał karę, no i zarządzanie wyścigiem kierowcy tak w pełnej perspektywie, szczególnie ten komunikat o tym, że ma zjechać, kiedy właśnie wyprzedzał Sergio Pereza, co oni widzą na tych ekranach, albo po co im te wszystkie ekrany, które mają na pitwall, które mają w garażu, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, może wy spróbujecie, ale i w tym przypadku Mattia Binotto broni decyzji zespołu. Z symulacji wynikało, że Sainz nie byłby w stanie utrzymać się przed rywalem. To zużycie opon po prostu było zbyt duże, zabrakłoby opon. Sam kierowca w wywiadzie po wyścigu stwierdził, że on chce zobaczyć te symulacje. Jeżeli on miałby podejmować decyzję, on mówi, kluczowe było to, czy poradzę sobie z Perezem, czy też nie. Kiedy sobie z nim poradziłem, byłbym pewnie w stanie odjechać, zbudować przewagę i utrzymać się na tych mocno zużytych oponach, ale to przecież zespół ma większy kadr, zespół ma te wszystkie zaawansowane narzędzia, z których wynika, czy byłbym w stanie, czy nie. Dlatego właśnie zdecydował się zaufać zespołowi, dlatego zdecydował się na ten plan D bodajże. A Red Bull na pewno nie ma nic przeciwko temu, żeby Ferrari utrzymało taki poziom. Verstappen perfekcyjnie wykonał plan, który miał nakreślony na ten wyścig, a tym planem było mocne naciśnięcie Leclerca w początkowych okrążeniach tego wyścigu po to, żeby zużyli opony, żeby zabić opony w samochodzie Charlesa Leclerca, ale kiedy nie było szans na skuteczny manewr, widzieliśmy, że Verstappen bardzo spokojnie jechał za tym tylnym skrzydłem, czekał być może na reakcję zespołu i to jest ta nowa twarz, dojrzała twarz Maxa Verstappena, to się właśnie zmieniło. Tego mu brakowało, żeby walczyć o tytuły mistrzowskie. To w końcu się pojawiło. Druga część jego wyścigu to praktycznie zarządzanie tempem. Był taki moment, gdzie Lewis Hamilton był blisko, ale ta przewaga była bezpieczna. No i na pewno dodatkowe tempo gdzieś było jeszcze za siedzeniem Maxa Verstappena. Dla niego to był spacer po parku. Tego nie można powiedzieć o wyścigu Pereza. W piątek Perez był nigdzie, w sobotę błysnął. Dzisiaj znowu nie było najlepiej. Przegrał start, potem nie był w stanie poradzić sobie z dużo wolniejszym od niego Lewisem Hamiltonem. Może nie dużo, ale wolniejszym i to zdecydowanie. Czym pozbawił zespół tego dodatkowego elementu strategicznego, który mógł być istotny w kontekście walki o dzisiejsze zwycięstwo. Finalnie okazało się, że nie był potrzebny, a w końcówce dał się ograć jak dziecko George'owi Russellowi przy wznowieniu po wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, choć pojawiają się informacje, że tam jest jakiś błąd, jeżeli chodzi o działanie tego wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Tam pewien czas, w którym to zielone światło powinno się pojawić, został prawdopodobnie przekroczony. O tym pewnie kierowcy zespoły porozmawiają przed kolejnym weekendem wyścigowym. Toto Wolff wczorajszy dzień nazwał policzkiem, takim mocnym uderzeniem w twarz. Natomiast dzisiaj nastroje były zdecydowanie lepsze, choć podwójne podium to również zasługa tego, co robili rywale, zasługa tego, że pojawił się ten samochód bezpieczeństwa w idealnym dla Mercedesa momencie. Lewis był pierwszym, który zameldował się w alei serwisowej tuż za nim był George Russell. Wykonano tą podwójną zmianę, której tak bardzo boi się chociażby Ferrari. Trzeba jednak umieć wykorzystać to wszystko, co rzuca tor i przede wszystkim dowieść oba samochody do mety. Lewis Hamilton mówił o tym, że niezawodność to jest w tym momencie największa siła zespołu Mercedesa i tak rzeczywiście jest. Lewis, o którym wspomniałem, cały wyścig przejechał choćby bez kropli napoju. On powiedział, że on rzadko pije w trakcie wyścigu, ale tym razem chciał się napić i ta cała aparatura po prostu nie zadziałała. Większość kierowców nie zabrała w ogóle ze sobą butelek, oszczędzając wagę tego samochodu, więc widać, że nadal waga jest pewnym problemem tych nowych konstrukcji. Z kolei George Russell wykazał się ogromną inteligencją właśnie przy tym wznowieniu po wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa. On specjalnie zwolnił, zanim pojawiła się ta zielona flaga, czy to zielone światło, po to, żeby zrobić sobie tą deltę właściwą, żeby mieć pewien zapas. Kiedy Sergio zbijał prędkość, żeby złapać się w tym właściwym czasie okrążenia narzuconym przez dyrekcję wyścigu, Russell miał zapas. On po prostu nabrał prędkości i poradził sobie z Perezem jak z dzieckiem. Ale trzeba zwrócić też uwagę, że Russell w przeciwieństwie do Verstappena musi chyba jeszcze dojrzeć. Potrzebna była dzisiaj interwencja Toto Wolffa, bo Russell nie potrafił poradzić sobie z tą sytuacją, w której jego zdaniem niesłusznie sędziowie
nie ukarali Sergio Pereza, nie nakazali mu oddania pozycji, jak mantrę powtarzał w mikrofon. To samo w końcu Toto powiedział, skup się na jeździe. Wystarczyło na chwilę, choć po wyścigu Russell znowu w trakcie wyścigów wrócił do tej samej śpiewki, jak to było niesprawiedliwe, i pewnie kolejne spotkanie, kolejna odprawa kierowców to będzie George Russell w roli Fernando Alonso i takie przepychanki właśnie z sędziami wyścigowymi i z innymi kierowcami, próba udowodnienia tego, że racja była po jego stronie. Jeszcze trochę nauki na pewno przed George'em Russellem. W pojedynku Alpine z McLarenem 12-8 dla francuskiego zespołu. Otmar Schaffnauer się tego nie spodziewał. On przed wyścigiem powiedział, że to McLaren będzie w lepszej pozycji. Było odwrotnie. Fernando Alonso ponownie błysnął swoją inteligencją, kiedy usłyszał, jaka jest różnica między nim a kierowcami McLarena. Powiedział, nie ma problemu, zabiorę ich na tylne skrzydło, zabiję im opony w samochodzie. I to pomogło zarówno jemu, jak i pomogło Estebanowi Oconowi wrócić i poradzić sobie z Danielem Ricciardo. Z duetu McLarena trzeba zwrócić uwagę, że Ricciardo ponownie jest nieco bliżej. Był bliżej w kwalifikacjach, jeżeli chodzi o czas, może niekoniecznie o pozycję. Jest bliżej również w wyścigu. Coś się zmienia chyba na korzyść Daniela Ricciardo, choć cały czas jest ta niepewność co do jego przyszłości. On w kolejnym wywiadzie, tym razem dla telewizji Sky Sports, powiedział, to jest moja intencja, ja chcę zostać, i ogłosiłem to całemu światu, również zespołowi. Andreas Seidl mówi, że my też chcemy z nim iść, robimy wszystko, ale brakuje takiej kropki nad i, takiej pieczątki, wypowiedzi chociażby Zaka Brauna. Tak, zostaje na kolejny sezon, potwierdzamy. Nadal to wszystko jest takie trochę palcem na wodzie, jakby zostawiali sobie ewentualnie możliwość, żeby rozstać się z Danielem Ricciardo. Ostatni punkt dzisiaj, przypadł Strollowi, który w ostatnim w zasadzie momencie walczył z Sebastianem Vettelem i sobie poradził w taki dość nieelegancki sposób. Myślę, że będzie również na ten temat trochę dyskusji z Sebastianem Vettelem, który po tym sezonie prawdopodobnie skończy z Formułą 1. Coraz więcej mówi się o tym, mimo że oferta dalszej jazdy jest gdzieś na torze. Co wybierze Sebastian Vettel, tego na ten moment przewidzieć tak do końca nie możemy. Za nami bardzo ciekawe Grand Prix Francji. Po tej euforii ze strony czerwonych w końcu przyszedł taki punkt, kiedy znaleźli się na dole. Jak z tego wyjdą? Zwykle zdarzają się takie sytuacje. Nawet Max Verstappen mówił, nie cieszę się z tego, co się wydarzyło. Byłaby ciekawa walka z Leclerciem. Nam też coś takiego może się przydarzyć, choć ta przewaga punktowa jest dość bezpieczna. Węgry to może być terytorium Ferrari, przynajmniej w teorii, przynajmniej tamten czerwony samochodzik wyjęty z pudełka może jeździć jeszcze szybciej, bo ma dużo tego docisku, ale czy Ferrari będzie w stanie to przekuć na kolejne zwycięstwa, na kolejne punkty, o tym przekonamy się dokładnie za tydzień. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Ten tydzień to jest kluczowe słowo, bo przez tydzień prawdopodobnie się nie zobaczymy. Rozpieściłem Was tymi materiałami w zeszłym tygodniu po to, żeby dać sobie trochę odpoczynku właśnie w tym tygodniu. Nabiorę energii i wrócę. Oglądajcie czy podglądajcie mojego Twittera, bo nie wyłączę się tak całkowicie na pewno. Choć będę chciał, to ciekawość będzie powodowała, że będę zerkał i być może napiszę coś ciekawego. Zabiorę też sprzęt ze sobą. Gdyby wydarzyło się w Formule 1 coś dużego, to spotkamy się, ale w takim wyjątkowym, bardzo krótkim materiale, pewnie bez tych wszystkich ozdobników graficznych. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Zapraszam do sekcji komentarzy, zapraszam do opisu, tam jest link do firmy, którą Wam polecam, jeżeli jedziecie na wakacje. A na dzisiaj już kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.